Chowanie głowy w piasek nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Maryja to także matka dobrej rady. Jedyne zdanie, jakie wypowiedziała w Ewangelii wprost, brzmiało: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Efekt był wręcz piorunujący. Jezus czyni swój pierwszy znak. Uczniowie w Niego wierzą, a goście zgromadzeni na weselu w Kanie cieszą się, bo otrzymali w darze prawie 600 litrów wybornego wina. Tak się zaczęły dobre rady Maryi. Potem je kontynuowała. Przychodzili do niej uczniowie. Być może nawet Piotr, po tym jak się zaparł Jezusa, pobiegł do niej, aby po prostu wypłakać swój żal. I gdyby jej nie spotkał, być może skończyłby podobnie jak Judasz. Maryja była obecna w Wieczerniku, była obecna w pierwszej wspólnocie chrześcijan. Ona wiedziała, co przekazywać i jak radzić, bo doskonale znała Jezusa. Ale zanim Maryja zaczęła innym udzielać dobrych rad, sama pozwoliła, aby ktoś obdarzył ją dobrym słowem. To była jej kuzynka Elżbieta. Tuż po zwiastowaniu Maryja biegnie do niej, aby podzielić się tym wielkim przeżyciem, o którym jeszcze nikt nie wiedział, że będzie Matką Zbawiciela. My kobiety potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy ze sobą rozmawiać, potrzebujemy siebie słuchać, potrzebujemy razem się cieszyć i razem płakać. Mamy we krwi tą kobiecą solidarność. To jest niesamowicie ważne. Ważne jest, abyśmy nie paliły mostów za sobą, abyśmy nie przecinały tych więzi, abyśmy się nie izolowały i nie chowały głowy w piasek, ale współpracowały, jednoczyły i budowały, udzielając sobie mądrych, życiowych, płynących z głębi serca rad.